Hej, witam wszystkich. Dziękuję za suby, dziękuję za komentarze i dziękuję za łapki w górę. Ziomek, dziękuję za donate'a w postaci 75 TC. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Wiecie co, jeżeli mam wierzyć statystykom z It Studio i wykresom, to filmik, który nagrałem od 100 do 500, który osiągnął już prawie 4000 wyświetleń w krótkim czasie, to ten od 0 do 100 powinniście go też pochłonąć. Tak pokazują statystyki. Dobrze. Jestem w app na statku. Pokażę wam, gdzie zacząłem. Także już biegnę. A zacząłem, już tu mam wszystko, od Elvenbane. Koło tutaj, koło app. Jest to zamek. Tam zacząłem swoją przygodę z knajcikiem. Tu oczywiście mamy depo. Jeszcze jedno pokażę, bo będzie wam potrzebne. Tutaj na górę. Będziecie musieli tutaj przyjść, bo na zamku może też tam teraz będzie coś takiego, że będzie na dziurze ogień. Tu kupujecie runy, manasy, wiadomo, potki. Stąd, a runę kupujecie Destroy Fielda, tutaj go mam w plecaku, jak widzicie. Bo ten ogień trzeba z tego, można wejść, nawet nie wiedziałem, 12 lat temu jak zaczynałem, to też tutaj na zamku. I nie można było przejść wtedy przez ten ogień, a teraz normalnie łopatą wejdziecie do środka. No ktoś tu teraz jest, o tak jak widzicie. Ale możecie użyć Destroy Fielda, wejść do środka. Tu się rozchodzi o to, że jak będziecie mieli loot baga i będziecie wracać, to przez ten ogień nie dacie rady tego loot baga przeciągnąć. Właśnie. Pokażę wam tutaj, jak biegać. Znaczy sami już będziecie wiedzieć, jak biegać. Tu chyba nawet nikogo nie ma. Ktoś tylko górę wyciął. Och. No. Świetne miejsce. Tu się zaczęły też wszystkie moje czarmy. Raczej czarmy. Punkty. Do punkty uroku. Dla mnie rewelacja miejscówka. Tutaj byłem do 50 bodajże. Czy do, bo tu mamy wszystkie rodzaje, prawie wszystkie rodzaje. Orków i mino. Jak widzicie, tutaj jest Minotaur Guard. Można się z nim później zmierzyć. Co tutaj? Ja wam pokażę całą tą miejscówkę, żebyście widzieli. Nie będę... Ach, po co mi ten mont? Dobra, tutaj jest ten zamek. Wchodzimy. Ja wam pokażę, jak ja robiłem. Wchodziłem na wszystkie te piętra. Minotaur Archer. Biegłem później tutaj. No, dla mnie to była rewelacja. Tutaj mamy dwa elfy. Tu u góry nic nie mamy. Wycinałem wszystko tutaj pionowo. Biegłem. Tu mamy naszego bohatera, berserkera. Po nim wiedziałem, że już jestem gotowy na następną miejscówkę, tam gdzie chodziłem. Tu wam pokażę. Idziemy tutaj dalej. Tu mamy Huntera. Na niego musicie uważać, bo daje strasznie, strasznie popalić. O. Tu mamy następnego Minotaura Guarda. I gdzieś tu powinien być Zerkuś. Jest. Kochana Tibijka. Zerk. Tu jest Dragonik. Tu mamy... Oj, przepraszam. Szamana. Tu Szaman Mag. Tak? Nie, Minotaur Mag. Tu musicie uważać, bo tu są demony.
szkieletory. Ubiję elf, arkanist. I tutaj macie nagrody do wzięcia. Jak już tutaj się dostaniecie. To jest taki questik. On będzie chyba zaliczony w quest logu. Ale tu niestety musicie uważać. No, nie będę go zabijał, bo to jest bez sensu. A tym bardziej, że mamy podwójny exp. I zostało mi jeszcze 15 minut. A chcę pokazać wam, gdzie możecie iść. Jak widzicie, pokazuję wam to, jak widzicie, tutaj nikogo nie ma. Z niskimi levelami. A tym bardziej, jak zaczynacie jeszcze postaciami na nowym serwerze. Ludzie. Przypuszczam, że tam też nikogo nie będzie i nikt tu nie będzie expił. Szybciutko tutaj wbijecie levele tak jak ja. Cały zamek wam pokazałem i za chwilę przejdziemy tam. I już biegnę. Tu człowiek sobie przypomina, jak kiedyś grał, że lootbaga się kopało, ale wtedy to były inne czasy. Dobrze. Biegnijmy. I zrobiłem levele tak jak poprzednio. Tylko, że tutaj wiadomo, teraz ta Tibia jest inna i robi się je o wiele szybciej. Biegniemy teraz na OF. Stamtąd przeszedłem na OF. Chyba bodajże na 57 levelu, ale to... tak, 57... formatowałem komputer, dlatego nie mam z tych screenów, żeby wam pokazać. Jak to? Ja nie wiem, czy wy... Tu na razie chyba nie będziecie musieli... Raczej musieli... Nie, tu nie będziecie zainteresowani, ale tutaj po drodze też są dragony, wywerny, tak, tutaj będą za chwilę. Bardzo fajny zamek, bardzo, bardzo dobrze się tam expi. Dla knajta wąskie uliczki i biegać góra, dół, naokoło, później tam znowu na dół. Nie no, ja wam pokazuję, jak ja zrobiłem, a co zrobicie, to będzie wiadomo, to jest wasza ta. Ja wam pokażę, gdzie tutaj biegałem. Tu też macie wywerny u góry. Tu musicie uważać, bo na nich... Aha. O, tu są rorki. Też je ubijałem, ale tu musicie na nie uważać. Radziłbym wam tutaj przebiec to. Dobrze. Ja sobie to założę, żeby nie było. To może już tak zostać. O, nie wziąłem. No ale dobra. Zaczynamy. Tu Orc Fortress. Tu przyszedłem na 57 levelu. Nie zapomnijcie o stealth ringu, żebyście mogli, żeby być niewidzialnym. Jak najbardziej wam się to przyda. Tutaj ork szamany, już znikam, żeby mnie tutaj nie ten. Ork szamany, zresztą w opisie będziecie mieli, dodam filmik, który zrobiłem z Profitem. Tutaj na tej orfortecy. Pokazuję wam na tym filmiku, jak biegać, jak biegałem. No i ja to zrobię to samo. Tu ze stealth ringiem zrobicie wszystko. Nikt was nie widzi. Oczywiście mamy jeszcze tutaj org lidery. Musicie uważać, tu już jest jeden. Ja to wszystko pokazuję na filmiku z Profitem. Będziecie go mieli w opisie. Te wszystkie ork szamany, na nich zarobicie tutaj dużo kasy. Tu będziecie wszystko mieli, jak wchodzić, skąd wziąć skrzynki. Wszystko opowiadam. Na tych ork szamanach zarobicie fortunę. Jak na taki mały level, to tutaj, zobaczcie, tutaj nikogo nie ma, a jest podwójny exp. Albo już nie ma niskich levelów, albo nie wiem. Tutaj wszędzie możecie biegać. Tu nic wam nie grozi. Wejdę jeszcze na górę wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Sami sobie obierzecie, co, gdzie będziecie bić.
Nie zapomnijcie o tych szamanach. Aha, i tu jeszcze pokazuję na tym filmiku, jak można zdobyć ten plecak, tak? Który kosztuje 5-6 kk. I już tam przebiegnę. On się znajduje tutaj. Tu w tym miejscu jest właśnie ten Orc Shaman z Old and Used Backpack. Tak. Stary, zużyty plecak. Wszystko macie, będziecie mieli na filmiku. I tu wbiłem do 90. Wiecie co? Moglibyście tu śmiało zostać do tego setnego i stąd iść już później, tak jak zrobiłem filmik od setnego do 500. Wtedy już na ork, nie, na kulty Karlin wbijać i się bawić po prostu. Nie wiem, tu nikogo nie ma. Bardzo dziwne, nie? Jeszcze jak wam to pokazuję. A sami widzicie, że jest 300%. Nie ma, tu się nikt nie bawi. Nikt nie korzysta z tego miejsca. Tu na dole jeszcze można zrobić quest od 40 levela i wypada z niego Fire Sword. Aha, co najważniejsze, nie powiedziałem, że jak się tu ubrać pod fizykę, bo one biją z fizyki. Minotaury, orki. Tu tylko pod fizykę się ubrać. Tak jak widzicie, przebiegłem całość. Wejdę sobie tu. Przebiegłem całość. Pokazałem wam dwa te miejsca. Śmiało możecie tutaj zostać do tej setki. I tu jest oczywiście na faku. Ja paka kupiłem dopiero po miesiącu i źle zrobiłem, mogłem kupić od razu, ale te dwa miejsca macie na faku, także śmiało tu do setnego zrobicie. Później jak będziecie chcieli przejść już na kulty Karlin, no to wiadomo, już ten pak wam będzie potrzebny, ale ja wam polecam od razu, od samego początku kupujcie tego paka. To są jedyne pieniążki, które będziecie przeznaczać tą grę, te 40 zł, ale no to jest ułatwi wam grę, po prostu będziecie mieli do wszystkiego dostęp i możecie tutaj biegać, tu śmiało, tu na tym miejscu będziecie widzieli później w tym filmiku, który zrobiłem, gdzie zarabiałem, tam zarabiałem bardzo ładne pieniążki. Nie, no, pobawicie się tymi dwoma miejscami, jak widzicie, tu nikt nie biega ani na jednym, ani na drugim. Może dlatego, że nie wiem, że wszyscy idą, nie wiem, może w Team Huncie gdzieś, albo w duo, na jakieś większe potworki, ale tu śmiało wbijecie te levele tak jak ja. Już nie będę się powtarzał o tych levelach i ubrać się pod fizykę, to już chyba powiedziałem. Pokazałem wam dwa te miejsca jak najszybciej, żeby znowu aż tak dużo mi tych giga nie zabrało i jak widzicie, jak na razie ten net jest taki, jaki jest. No i co? Ja pokazałem to, co miałem pokazać. Życzę wam jak najszybciej, żebyście wbijali te levele tak jak ja. Jeśli czegoś nie powiedziałem, bo pewnie zaczynam znowu coś od innej strony, zresztą już tak ten filmik powinien nagrać pierwszy, a później ten od setnego. To właśnie od drugiej strony zaczynam, ale dobra, to najwyżej napiszcie mi w komentarzu co i jak. Ja wam oczywiście odpiszę i no, życzę wam miłej zabawy, także ja będę kończył. Słuchajcie kochani, jeszcze raz wam dziękuję, jeszcze raz ziomek dziękuję za TC. Ja będę kończył, więc szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej.